Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie i słuchajcie, na samym wstępie, dokładnie tak, w końcu mamy 3 dni do sezonu. I dzisiaj porozmawiamy o wszystkim tym, co wydarzyło się w Fortnite, to co dostaliśmy, czyli nowe zmiany, nowe zapowiedzi oraz nowy, ostatni, najważniejszy trailer. I co ciekawe, mamy tam kilka bardzo ważnych zmian i wydaje mi się, że raczej wszyscy powinniśmy być z tego powodu zadowoleni. No i co widzowie, jako że sezon powoli dobiega końca, pamiętajcie, żeby dobrze się na niego przygotować, czyli tam na dole zostawcie subskrypcję, ponieważ masa osób z was nie subskrybuje mojego kanału, a tutaj dostaniecie wszystkie wiadomości, więc jeśli będziecie chcieli wiedzieć, co nas czeka, to po prostu wpisujcie Rafa Plus, a te osoby, które subskrybują i mają zaznaczony dzwonek, no to po prostu im przyjdzie to bezpośrednio. W sensie jako powiadomienie, więc zejdźcie na dół, zaznaczcie. I przypominam, że bilet wstępu na te odcinki trzeba zakupić poprzez zostawienie łapki w górę, więc będzie mi naprawdę mega miło, jeśli dla mnie przynajmniej jedną zostawicie dzisiaj. A jeśli będziecie kupować Battle Pass, bo zaczniemy właśnie sobie od Battle Passa, to pamiętajcie o moim kodzie Rafa to ja. Możecie już go wpisać przed sezonem, zanim ten sezon się zakończy. Będzie mi naprawdę bardzo miło i z góry wam za to dziękuję. I widzowie, zacznijmy sobie teraz od pierwszej bardzo ważnej informacji. Być może niektórzy z was już słyszeli, okazuje się, że system Battle Passu, czyli jeśli chodzi o gwiazdki, zostanie mocno zmieniony. Mamy dostać coś takiego, że nie będziemy dostawać teraz gwiazdki, które wymieniamy sobie na skiny, dajmy na to, tylko po prostu wszystko będzie teraz zależne od XP, czyli jeśli zdobędziemy daną ilość XP, no to wtedy odbierzemy dany przedmiot. Czyli nie będzie już tego wyboru gwiazdkowego, o ile dobrze to rozumiem. I co ciekawe, jeśli chodzi o karnet, to wszystkie karnety będą się nabijać w tym samym czasie. Czy gramy w LEGO, czy w Battle Royale, czy gramy w jakiś tam festiwal Rocket Racing. Wszystko ma być na podstawie jednego Battle Passa, w sensie jednego systemu XP-kowego. Mam nadzieję, że dobrze to rozumiem i wiem, że teraz nie będziemy kupować poziomów, a będziemy mogli po prostu kupić dany kosmetyk. Ale jak to wszystko będzie działało? O, dopiero tego się tak naprawdę przekonamy w najbliższych dniach. Porozmawialiśmy sobie o karnecie, to teraz porozmawiajmy sobie o całym systemie gry. Wygląda na to, że wczoraj włączony został system, gdzie dostajemy 25 syfonu, jeśli chodzi o HP oraz shield. Czyli dostajemy 25 tego oraz 25 tego. To jest mała zmiana, mała informacja, przetestujcie sobie to. Wydaje mi się, że może to być najlepsza opcja właśnie na przywrócenie syfonu, czyli danie tego i tego po 25, chociaż może to być lekko nierówne na przykład na turniejach. Dajmy na to, ktoś ma 100 HP, to dostanie tylko 25 shielda, czyli razem będzie miał 125 łącznego zdrowia. Ale jeżeli ktoś będzie obity do 50 HP i 50 shielda, no to okazuje się, że ta osoba zyska no dwa razy więcej. Także jakby popatrzeć na to w ten sposób, wydaje mi się, że nie jest to dobre rozwiązanie, ale być może są jeszcze dodatkowe zasady co do tego, ale o tym nie wiem, więc możecie wy napisać w komentarzu, jak to dokładnie wygląda. Ale wydaje mi się, że ten najstarszy system byłby tutaj najlepszy. Dajcie znać, który wy byście chcieli. Zanim przejdziemy sobie jednak do informacji o rozdziale numer 2, czyli o rozdziale Remix, czyli tym miesięcznym rozdziale składającym się z 3 sezonów, porozmawiajmy sobie jeszcze o rozdziale numer 6. Okazuje się, że live event na rozdział numer 6 jest właśnie testowany. Czyli nie dość, że w tym roku dostaliśmy właśnie ten event Duma, teraz dostaniemy ten event na kinie, który nas czeka. Jutro dodam wszystkie informacje, które musicie wiedzieć na temat tego eventu, więc lepiej zaznaczcie sobie dzwonek. I słuchajcie, przejdźmy teraz do eventu, który wydarzy się 1 listopada. Mamy pierwsze informacje właśnie o tym evencie i podobno na tym evencie według Ako ma pojawić się ręka Tytana. Tylko pytanie, czy to będzie sama ręka, czy to będzie ręka oraz Tytan. Fajnie by było, żebyśmy tutaj dostali więcej informacji na temat właśnie tego Tytana. Były informacje, że on trzyma mapę, ale czy coś takiego w ogóle tutaj będzie brane pod uwagę co do tego eventu, to nie wiem. Ale z tego, co podaje dalej Ako, mamy tutaj informację o tym, że właśnie ręka Tytana będzie włączona w event. Ale jak? Przekonamy się. Shina tutaj jeszcze uspokaja, ponieważ potwierdza nam, że rozdział numer 2, mapa na rozdział numer 2, ona ma wrócić, oczywiście ona będzie zremiksowana i live event jest potwierdzony. No, to o tym wiedzieliśmy wszyscy, ale najbardziej z tego tweeta pozytywne jest to, że mamy tutaj rozwiane informacje na temat mapy. Ona na pewno będzie zmieniona i wydaje mi się, że ona będzie dużo lepsza niż to, co mieliśmy 5 lat temu. Przejdźmy teraz do tego, co wydarzyło się w grze, ponieważ w grze dostaliśmy bardzo ciekawą rzecz. Dostaliśmy tutaj widoczną agencję oraz rekina. Jak wiecie, to pojawiło się na tym wielkim ekranie i na tym wielkim ekranie ma coś również się jeszcze wydarzyć. Także to jest pierwsze grafiki, które dostaliśmy, a mamy dostać lub też ono już się pojawiło, bo ja nagrywam to dzień wcześniej. Ma pojawić się jeszcze jedno grafiki, czyli grafiki skrzyni, czyli tego Pandora Boxa, który jest na dole mapy. I słuchajcie, jeśli chodzi tutaj o to, to ekran ma
zostać aktywowany dzięki tym Marvelowym, zawsze nie wiem jak to nazwać, no tym ekranom po prostu z energią. I tutaj widzicie teraz, jak to ma wyglądać. I dzięki temu właśnie wydarzeniu mamy cofnąć się do rozdziału numer 2. I w dodatku mamy dostać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, czyli no taki tutaj zestaw grający. I obok niego mamy tego Fortnite'owego motylka. Ja już wspominałem, że ten motylek będzie bardzo ważnym elementem w kolejnym sezonie, w sensie w tym rozdziale numer 2. Ale jaką on będzie miał rolę, co tutaj się wydarzy, no to możemy się tylko i wyłącznie domyślać. Motylek był również przy evencie kostki, wtedy kiedy kostka została rozwalona w rozdziale numer 1. I wtedy motylek przeniósł nas już do wydarzeń po kostce. Ale co będzie tym razem, dopiero się tego przekonamy. I widzowie, przejdźmy teraz do ostatniego nagrania, które dostaliśmy od Epika. Tutaj teraz możecie zobaczyć to nagranie. I to nagranie powinno wam coś podpowiedzieć. Po pierwsze, powinno wam podpowiedzieć to, że prawdopodobnie są to urywki z traileru na nowy rozdział. I Epik po prostu z niego powycinał parę scenek, cofnął je, ale pokazuje nam on, po pierwsze, skiny, które dostaniemy, miejscówki, które dostaniemy i jak widać na tym, miejscówki mają być lekko zmienione. I tak, widzowie, omówmy sobie właśnie to nagranie i po pierwsze na tym nagraniu możemy zobaczyć, że Steamy wracają, czyli te kominy. Mamy tutaj 4 skiny, które będą w karnecie i jest to właśnie Miałśniak, Midas. Mamy tutaj bodajże Sky, mamy Bile i tego Goofa. Goofa, Gafa, jak zwał, tak zwał. Także mamy tutaj nawiązanie do starych miejscówek, starej mapy, starych skinów, ale zremiksowanych. I słuchajcie, na tym nagraniu widzimy tutaj coś jeszcze. Akko daje nam tutaj teorię na temat tego, że to, co widzimy, lekko różni się od tego trailera, który dostaliśmy kiedyś. Ponieważ stary trailer pokazuje nam w kierunku stołu oraz ściany, a tym razem ten trailer jest prawdopodobnie od drugiej strony i są tam drzwi, i w drzwiach powinien ktoś się pojawić. Być może rozwiązanie tego dostaniemy właśnie przy trailerze. I zobaczcie, jest to odtworzone, ale z nowymi skinami i prawdopodobnie ze zremiksowaną lokacją. No bo wyobraźcie sobie teraz tak, że jeśli mamy tutaj Miałśniaka zremiksowanego z Midasem, to być może dostaniemy na przykład remix agencji wraz z miejscówką Kita, że to będzie jakaś wspólna lokacja, czyli że powinniśmy dostać tą starą lokację, ale w innej wersji. Ale tego tak naprawdę możemy się tylko i wyłącznie domyślać. Być może dostaniemy wszystko tak, jak było kiedyś, ale znając Epika, postarałem się na ten sezon i faktycznie coś takiego może się wydarzyć. W sumie by to było naprawdę bardzo mocne. I na tym nagraniu widzimy również środek agencji, który lekko różni się od tego, co mieliśmy. I to świadczy o tym, że miejscówka agencji również zostanie zmieniona. I być może będzie to jakieś połączenie właśnie, nie wiem, wspólnej lokacji. I być może tutaj te miejscówki są ze sobą połączone, tak jak wspomniałem wcześniej, albo po prostu niezależnie są one zmienione. Ja najbardziej jestem ciekaw mitycznych przedmiotów, czy one będą 1 do 1, czy będą lekko inne. W sumie napiszcie mi wy w komentarzu, na co najbardziej czekacie i co byście chcieli, żeby zostało zmienione i odwrotnie, jakich zmian po prostu byście nie chcieli w rozdziale numer 2. I co, widzowie, to by było na tyle. Żeby być na bieżąco, subskrybujcie kanał dzwonem, wpisujcie kod Rafa to ja i wbijajcie na te filmy, które tutaj widzicie. Do następnego, trzymajcie się, cześć!